Na tym przykładzie pokażę, jak w sposób poprawny przeprowadzić ewidencję środków odpisów amortyzacyjnych czy też umorzeniowych na podstawie tych trzech tutaj operacji. Operacja pierwsza musi mieć konkretnie zadaną wartość środka trwałego na początku tego okresu rozliczeniowego, ponieważ w operacji pierwszej dokonano planowanego odpisu umorzenia i amortyzacji jako 10%, ale w skali miesiąca. 10% to stawka amortyzacji w skali całego okresu trwania użytkowania tego środka trwałego, a dzielone przez 12, żeby to było w skali miesiąca. A więc 10 razy 24 tysiące to będzie amortyzacja za cały jeden z 10 okresów rocznych, a przez 12 to będzie w skali miesiąca. A więc mamy w tym momencie tutaj odnotowane utratę wartości tego środka trwałego i potraktowane to jako koszt związany z amortyzacją. Operacja numer 2. Dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości w związku z przeznaczeniem środka trwałego do likwidacji. Jeżeli likwidujemy jakiś środek trwały i dopisujemy, że stracił na wartości 14 tysięcy, a potem stanie się on jednocześnie dla nas pozostałym kosztem operacyjnym, bo nie związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością, a na przykład tutaj z zakończeniem użytkowania środka trwałego, to tutaj odnotowujemy po stronie debetowej koszt, a tutaj utratę wartości. Operacja numer 3, polecenie księgowania. Dokonano jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w ramach tzw. amortyzacji uproszczonej, a wysokości wartości początkowej środka trwałego, na przykład kiedy to jest otwarcie środka trwałego i przyjęto go do użytkowania. Czyli za 2000 mamy więcej środków trwałych i w tym momencie jest to koniec rozliczenia zakupu środka trwałego, bo to jest jego przyjęcie, a to jest jego rozliczenie, czyli rozliczamy tą operację i w operacji kolejnej mamy ten jednorazowy odpis amortyzacyjny w związku z tym zakupionym środkiem trwałym, dokładnie w jego wysokości, czyli dopisujemy dodatkowe umorzenie środka trwałego, wysokości tego środka trwałego i uznajemy jednocześnie, że to jest dla nas jakiś koszt nazywany tutaj amortyzacją i jest to właśnie księgowane na koncie kosztowym po naszej stronie debetowej.